Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy człowiek nie zna alfabetu, choć tam jest niewiele liter, to nie pozna także dalszej części zasad gramatycznych i pozostanie analfabetą. Jeśli chrześcijanin nie zna Pisma Świętego, to także nie zna zasad, o których ono mówi, a tym samym staje się obrazem Kościoła, który jest daleki od tego, co chciał i założył Jezus Chrystus. Można być duchowym analfabetą. Jezus, wychodząc na górę, pragnął się zjednoczyć z Ojcem poprzez modlitwę. Miał z Nim do omówienia wiele spraw, a jedną z nich było tworzenie Kościoła. Kogo wybrać, żeby byli dobrymi przedstawicielami nowej wspólnoty? Kto będzie godnie reprezentował swój urząd, żeby nie było wstydu? Wraz z nastaniem dnia pada 12 imion. 12 mężczyzn oderwanych od swoich zajęć zajmuje miejsce u boku mistrza. 12 osób, które uwierzyły, że przed nimi otwierają się nowe możliwości, bo sami na własne oczy widzieli cuda, których wcześniej nie doświadczali. Stanęli przed poważnym wyzwaniem, bo po pierwsze nie byli wykształceni, po drugie byli prości, po trzecie byli ubodzy. I właśnie w tym tkwi cała tajemnica, że nie w mądrości, majątku i godności należy szukać pewności, ale w wierności. Tak, macie rację, nie wszyscy byli wierni. I to także jest na plus, bo wybija nam z ręki argumenty, że się nie nadajemy do czegoś wielkiego. Im więcej niedoskonałości widzimy w apostołach, tym mniej możemy się wykręcać od bycia współczesnym apostołem. Tylko jednego potrzebujemy w tym zadaniu. Poznania zasad, jak mam iść przez życie. I to daje nam właśnie Pismo Święte. W nim zawarta jest cała nasza historia, teraźniejszość i przyszłość. Bóg nie wybiera błyskotek, ale to, co zakurzone i zniszczone, by w ten sposób pokazać, że On działa przez tak niedoskonałe narzędzia. Sami z siebie nic nie możemy, ale z Nim możemy wszystko. Dzisiejsza Ewangelia służy nam do pogłębienia miłości do Kościoła Chrystusowego, który jest apostolski. Jezus zaprasza nas do wspólnej misji, by tworzyć piękne rzeczy, choć mamy wady. Sam przez swoje życie pokazywał, że można żyć poprawnie, bez grzechu, choć bywa ciężko. Uczy nas, jak być wytrwałym, mądrym i dzielnym. Posyłając uczniów w świat, Jezus czyni ich odpowiedzialnymi za ludzi. A co za tym idzie, my także jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Na przykładzie parafii, gdy gromadzimy się na mszy świętej, to modlimy się jedni za drugich. W swoich prywatnych modlitwach także to czynimy, bo wypowiadając słowa Ojcze nasz czy Zdrowaś Maryjo, mówimy o nas, a nie o sobie. I w tejże parafii, w której żyjesz, pomyśl, co możesz zrobić, żeby nie mówić jak ksiądz zrobi, tak będzie, ale jak mogę księdzu pomóc, żeby było nam dobrze. W prostych rzeczach możemy sprawić, że ta wspólnota będzie prawdziwą wspólnotą, a nie tylko miejscem schadzek, gdzie każdy przychodzi na gotowe. Bo być może nie macie jeszcze daru uzdrawiania czy wypędzania złych duchów, ale mamy dar mowy, śpiewu, dekorowania, troski o porządek. Przez to swoją prostą posługą możemy wszystko uczynić piękniejszym. Ja marzę o takiej parafii, gdzie ludzie są gotowi do poświęcenia się jak apostołowie, troszcząc się o bycie razem i dzieląc się tym, co mają ze swoich talentów. Taki kościół właśnie jest opisany w Piśmie Świętym. Tylko trzeba wczytać się z ufnością, że ja także mogę tak żyć.